Najpierw chciałbym odnieść się do tego, że w, myśmy mieli w międzyczasie jakby takie trzystopniowe podejście do poznania tej adhortacji. Pierwsze pismo Kadna Humesa, które było największą syntezą wszystkich punktów poruszonych w adhortacji. Potem druga wersja była nieco szersza, 41 no i teraz otrzymałem to, ten tekst integralny tej adhortacji posynodalnej Querida Amazonie, czyli ukochana Amazonia. Ważne jest pewnie, żeby zdać sobie sprawę z tego, że sam temat jest tutaj ograniczony nie do jednego kontynentu, tak jak bywało w dotychczasowych adhortacjach apostolskich dotyczących Europy czy dotyczących Bliskiego Wschodu, że tutaj odnosi się do ponad jakby narodowego bytu do Amazonii, która liczy 5 milionów 500 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli prawie że dokładnie połowę całej Europy. To są e, kraje różne, i Brazylia, Boliwia, Kolumbia, Ekwador, Guayana, Peru, Surinamę, Wenezuela i Guyana, e, e, Guayana Francese, czyli francuska. Ten konglomerat różnych krajów jest e, e, w, sam w sobie Niejednorodny. Na to zwraca uwagę Ojciec Święty, gdy mówi o tym, że najpierw 400 populacji różnych żyje, potem, że jest jakaś liczba tych, które zachowały ponad 100 swoją własną tożsamość że sama sytuacja tego kontynentu amazońskiego, ponadnarodowego, jest niezwykle trudna właśnie dlatego, że. Istnieje presja, którą by można nazwać kolonizacyjną, która stara się zniszczyć byt tamtych narodowości czy ludów, pozbawiając ich, ich własnej tożsamości, ale przede wszystkim ziem i możliwości rozwoju. To, co Ojciec Święty mówi w samym wprowadzeniu, gdy o metodzie tego tekstu pisze, to twierdzi, że jego pragnieniem nie jest powtórzenie wszystkich głosów, które padły podczas tego synodu, ani też wszystkich tych kontrybutów, które zostały przekazane w postaci opracowań szerszych i które detalicznie pewne sprawy omawiają. Jego zamiarem było przedstawienie tylko pewnej syntezy niektórych obaw, które ukazały się w dokumentach poprzedzających, żeby stworzyć jakąś harmonijną i, i owocną też okazję do przyjęcia tej drogi synodalnej. Tutaj w, właściwie w cztery wielkie sny. Tak, ojciec święty to nazywa, dotyczące Amazonii zostały w takich czterech wielkich rozdziałach podjęte: mianowicie sen socjalny, społeczny, potem ten kulturalny, ekologiczny i eklezjalny, kościelny. To są takie cztery główne. Nurty, w którymi starano się objąć cały ten problem amazoński. Może w, w, dziwić fakt, że Kościół zajmuje się rzeczami społecznymi, kulturalnymi, ekologicznymi, zanim przechodzi do spraw ściśle kościelnych. To znaczy, że drogę al inverso stosuje w, od od małego do wielkiego, chociaż te problemy materialne na pewno dla ludzi są nieraz pierwszorzędne przed tymi dotyczące samej duchowości. W każdym razie z pewnością ten dokument jako całość jest tak bym powiedział, mocno osadzony w realności, że. Po, przy jego czytaniu tak doszedłem do wniosku, jakby, jakby praktycznie to był opis polski piastowskiej. To znaczy, w, tak, tak detalicznie wchodzi się w tę rzeczywistość e, dawnych e, kultur, e, że aż to e, budzi w, w, c, nadzwyczajne zainteresowanie jakbyśmy słyszeli o tych problemach, które były w X wieku w, w, naszym, w naszym kraju. To, co charakterystyczne dla całości i co z pewnością odróżnia ten dokument od wszystkich innych adhortacji posynodalnych, to jest niezwykłe ujęcie poetyckie. to znaczy Rzadko się zdarza, że poza tekstami Pisma Świętego cytuje się jakieś poezje. Tutaj w, z jednej strony są zacytowane fragmenty poezji tych twórców amazońskich, bardzo ładne skądinąd, ale także pewne teksty literackie, które właśnie sprawiają takie wrażenie, jakbyśmy wchodzili bardziej w literaturę, aniżeli w opis socjologiczny jakiejś rzeczywistości. Ale to czyni ten dokument odmiennym od wszystkich innych i wydaje mi się, że, że też nadzwyczaj pięknym. Potem, gdy idzie w, o, o ten nurt generalny, to jest ewidentna taka próba łączności mądrości tych dawnych z techniczną wiedzą współczesną, to znaczy... Z jednej strony zdając sobie sprawę z tego, jakie wyzwania stoją przed Amazonią w tym sensie socjalnym, jak jest ten kraj i ten obszar wyzyskiwany przez międzynarodowe koncerny, w jaki sposób łupi się drzewo, w wodę i nakłada takie niewolnicze struktury które sprawiają, że albo ludzie uciekają do wielkich miast i tam wegetują na marginesie tych miast, pozbawieni środków do życia, albo też są często okaleczani właśnie, żeby uniemożliwić im ucieczkę i zmusić ich do pracy, nie mówiąc już o, o narkotykach, o, o handlu, handlu ludźmi, o handlu kobietami, o tych wszystkich społecznych, szczęścia, które wiążą się z takim wyzyskiem poza tym Amazonia jest nie tylko ze względu na drewno ważne ale także ze względu na pewne minerały które nie pojawiają się w innych regionach świata i dlatego koncerny bardzo mocno dążą do tego żeby doprowadzić do pozbawienia własności właśnie tych ludzi tam mieszkających a nawet dalej do pozbawienia własności krajów, na, na których części Amazonii leżą, żeby to wszystko wyłączyć pod e, e, tylko w, jedno w, w jakieś takie dążenie, które z ekspropriacją jest bardzo mocno związane. Podobnie, gdy idzie o te kulturalne wyzwania, e, bardzo mocno w, w, Tutaj Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że jednak te ludy, chociaż czasami nie mają literatury spisanej, to jednak mają swoją kulturę, mają swoją tożsamość i tej tożsamości nowoczesne media ich pozbawiają razem z całym problemem globalizacji to znaczy starają się stworzyć monokulturę, taka, taką, której. Każdy pasuje jako pionek do tego ogólnego obrazu i, i w którym o żadnej z różnorodności nie ma mowy. Więc tutaj i, i dążenie do tego, żeby zachować tę kulturę, ale nie w sensie konserwatyzmu yy, czy konserwacjonizmu, czyli praktycznie takiego, z sklerotycznego podejścia do tego wszystkiego co w, się znajduje jako bogactwo tych narodów ale bardziej do takiego który jednak zachęca do rozwoju kultury że zachowanie tożsamości jest bardzo mocno związane z rozwojem kultury to znaczy jednak z przejściem do kultury pisanej żeby to wszystko co stanowi tradycję nie uciekło w samych opowiadaniach ustnych i zostało zapomniane, żeby, tylko żeby te historie i rodzinne, i plemienne, żeby one wszystkie wybrzmiały i z tego też tytułu, żeby można tak ukierunkować również Kościół, żeby był w stanie i zauważyć tę różnorodność kulturową, uszanować ją i, w, i ją wspierać. Gdy idzie o te ekologiczne w, w, sny tutaj papieskie i, i tego dokumentu, no to, w, to jest najpierw pewne oczarowanie tym terenem i, i jego możliwościami i w, powiązaniem tego terenu z innymi w, kontynentami, jak to wpływa wszystko na, na zdrowie całej planety i potem też jakie są w tej materii grzechy, jak, jak ta, ta cała ekologiczna sytuacja może zostać zniszczona, jak samo życie może zostać w, tam, w tym miejscu zniszczone. I tak gdy idzie o, o rzeki, jak i o, o, o te lasy tamtejsze, to wszystko w, w, jest przedstawione jako wielkie dobro, które jest dobrem samych ludów Amazonii, a nie tych, którzy starają się ich wykorzystać. I jest dobrem światowym, w którym ma swoje oddziaływanie na świat, i jednocześnie też z tego tytułu domaga się szczególnego światowego wejrzenia i opieki. Potem, gdy idzie o eklezjalną część, o tą czwartą część, to powiem, że tutaj z ulgą bym powiedział, przeczytałem te teksty, które rozpoczynają się od 89 punktu i które mówią o tym, że najpierw trzeba zapewnić tym ludom to ministerium kapłańskie, czyli trzeba zapewnić kapłanów, żeby. Była Eucharystia dostępna szerzej, aniżeli jest do tej pory, ale potem od razu przechodzi się do laików, czyli praktycznie do wiernych świeckich i do ich zadań, którym jest przepowiadanie słowa, nauczanie, organizacja wspólnoty, celebrowanie niektórych sakramentów, także szukanie rozwoju, rozwoju tej pobożności ludowej. To wszystko w celu wzmocnienia roli kościelnotwórczej właśnie wiernych świeckich. Tutaj zwraca się uwagę na to, że trzeba właśnie w tym zapewnieniu kapłanów dla Amazonii myśleć także o episkopatach i o zakonach, które powinny zachwycić się też tym terenem Amazonii i tam jednak rozwinąć swoją działalność misyjną. To pewnie na kanwie tego, że te ruchy pentekostalne bardzo łatwo wchodzą w te tereny i poprzez takie płytkie nauczanie szybko znajdują odźwięk. Tu chodziło o to, żeby właśnie w samym, w samym tym nauczaniu i w samym gwarantowaniu Eucharystii pomyśleć jednak bardziej o tym, żeby był większy ruch ten światowy, kapłański w kierunku misyjny, w kierunku Amazonii. Gdy idzie o tych wiernych świeckich, to mowa też i o wzmocnieniu diakonów permanentnych, stałych diakonów, którzy powinni przyjmować coraz to ważniejsze odpowiedzialności. I tutaj w, w tym wszystkim w, chodzi oczywiście o to, żeby w, w podkreślić także rolę kobiet w tej kulturze w, w, kościelnej, dlatego że w, właściwie w tym 99. punkcie mowa jest o tym, że na wielu terenach Amazonii nie było nigdy kapłanów, a wiara katolicka rozwijała się właśnie dzięki kobietom. Praktycznie dziesiątki lat przechodziły, gdzie nie pojawił się żaden kapłan na tych terenach, a wiarę przenosiły dalej kobiety zwane tutaj fortie generose, czyli silne, i hojne. To one chrzciły dzieci, one katechizowały, one uczyły modlitwy, one były misjonarkami. Z pewnością właśnie poruszone przez Ducha Świętego. Więc to jest jedna rzecz, która oddaje sprawiedliwość roli niezwykłej kobiet, tam gdzie nawet nie było kapłanów. A druga rzecz jest jednocześnie w, w setnym punkcie właśnie takie ostrzeżenie przed redukcjonizmem. To znaczy przed e, tymi, tu nie ma tego napisanego, ale wydaje mi się, przed tymi ruchami feministycznymi, które myślą o strukturach funkcjonalnych, to znaczy o tym, żeby... Zapewniać sakra potesta tym kobietom, które pełnią ważną rolę w samym, w samym w też i kościele tamtejszym. Ale mowa jest o tym, że to w sumie zawężyłoby perspektywy i doprowadziło do klerykalizacji kobiet, która praktycznie pozbawiła ich własnego charyzmatu, tego, który do tej pory też miała. Dalej, gdy idzie o celibat ten kapłański, to wydaje mi się, że też bardzo ważne jest to, co jest w 101 punkcie, gdzie mowa jest właściwie o tym, co zarówno kardynał Miller, jak i kardynał Sara podkreślali często, że kapłaństwo w Kościele katolickim nie bierze się, powiedzmy, z tego, że, że akurat, czy celibat w kościele katolickim, z tego, że, że jest funkcjonalny, to znaczy, że, że pozwala zachować majątek kościelny czy, czy inne dobra, tak jak często się opisuje to w sposób komiczny właśnie tę sytuację. Kapłaństwo katolickie wyrasta właśnie z tego obrazu, Chrystusa, który jest oblubieńcem oblubienicy Kościoła. I praktycznie to, to utożsamienie właśnie stoi u podstaw kapłaństwa Chrystusowego i potem także to, co było właściwe Chrystusowi, czyli całkowita ofiara, którą na rzecz swojego Kościoła składa. To jest znacznie trudniej coś podobnego przeprowadzić w takich wspólnotach, w których nie obowiązuje celibat. Bo wiemy, że w kościele katolickim jest kościół greko-katolicki, w którym nie ma celibatu, są w, w kapłani z rodzinami, jest też i, i ten ruch anglikański, który przeszedł do kościoła katolickiego i papież zezwolił na zachowanie tego. Co nazywamy kapłaństwem, właśnie związanym z rodziną. Jest to powiedzenie świętego Pawła: Biskup jest mężem jednej żony, czyli praktycznie coś, co przechowało się bardzo silnie w kościołach wschodnich. Więc nie jest celibat całkowicie wykluczony z pewnych też i wspólnot kościelnych. Niemniej jednak, gdy idzie o całkowite oddanie, to praktycznie trudno jest właśnie to utożsamić z samym Chrystusem w, w, wtedy, gdy mamy pod opieką nie tylko wspólnotę kościelną, ale także wspólnotę rodzinną. O tym bardzo często rozmawiałem z arcybiskupem Szewczukiem, który mówił... Jakie trudności napotyka w prowadzeniu wspólnoty greko-katolickiej, gdy idzie choćby o przenosiny kapłanów razem z ich rodzinami. Ale to w mniej więcej tyle, gdy, gdy idzie o treść zasadniczą tego dokumentu. Na koniec, właśnie 111. punkt jest dla mnie też bardzo podnoszący dla duchu, na duchu. Dlatego tutaj jest mowa o tym, że te rdzenne plemiona, które spotkały Chrystusa na różnych drogach, spotkały go także na drodze maryjnej, która więcej wniosła niż wszystkie inne drogi do ich życia duchowego. I to jest z, z mojego życia: pamiętam, jak był obśmiewany kardynał Wyszyński, gdy idzie o drogę maryjną. Jak krytykowano go nie tylko tutaj, ale i w Rzymie. Za to, że y, tę drogę Marino tak faworyzuje. Tutaj, w tym dokumencie, po tylu latach, przyznana została mu racja. Dziękuję.